Co jest problemem przy usłyszeniu nie? Pomyśl o zawodach. Kto z was cokolwiek sprzedaje? Odpowiedz mi na pytanie, ile warte jest twoje nie? Ile straciłeś? Klienta. Ile straciłeś ostatnio albo straciłaś, kiedy usłyszeliście nie? 15 tysięcy złotych. Ile? Nie. Ile u ciebie kosztuje nie? Pierwsze ćwiczenie. Wyceń swoje nie. Dopiero wtedy zaczynasz rozumieć, że nie ma opcji, kurwa, usłyszeć nie. Przełącz się szybko z biznesu na związek. To jest fundament pod event, o którym będziemy mówili za moment. Perfect couple. Idealny związek. No kurwa. Całe życie szukałem tej jedynej kobiety po to, żeby ona mówiła mi nie, nie seks, nie jedzenie, nie teraz, tam nie pojedziemy, tego nie zrobimy, tego nie. W drugą stronę, kurwa, bierzesz takiego, kurwa, gryzmoła z ulicy, musisz go wyprać, wykąpać, uczesać, kurwa, jebańca. Męczysz się, kurwa, z nim męczysz, mija te 10, 15 lat, nagle wiesz. No bo z reguły dla kobiety, nie wiem, czy sobie panowie zdajecie, interakcja między kobietą a nami, facetami, to jest tak, jakby ona nas wzięła, kurwa, z bezludnej wyspy. No więc musi nas nauczyć mówić. No bo z reguły, jak się pyta, zjesz coś? Jak tam było w pracy? A więc musi nas nauczyć języka. Nauczy nas języka, to potem zjesz coś? Co zjesz? Nie wiem, kurwa. Czyli wiesz, nie ma bazy danych, musimy uzupełnić bazę danych. Potem, kurwa, Znojdorowi stawiam miskę, a on... Patrzysz na niego, minę ma dziwną i nawet sam nie wie, czemu ma taką dziwną minę, kurwa. Nie wie, kurwa. I na to wszystko, jak już się wymęczysz, myślisz sobie... Uff... Na końcu łapiesz go, kurwa, na lasso. Każesz mu podpisać cyrograf. I myślisz sobie, no to teraz mam z górki. A on nagle, kurwa, staje okoniem, wierzga i okazuje się, że jednak ma w sobie więcej dzikości. Nie posprząta, nie przyjdzie na czas, nie zje, nie podziękuje. Nie będzie mówił ci 20 razy dziennie, że cię kocha, kurwa, powiedział ci wczoraj i 2 tygodnie temu, no. Kurwa, zapisz sobie, jak mówi Wawrzyniak. Zapisz sobie, że cię kocham i nie będziesz mnie pytała codziennie, kurwa, kochasz mnie. Zobacz, żarty żartami, ale... Z powrotem wracamy do biznesu. Ile kosztuje twoje nie? Ile kosztuje twoje nie? Właśnie ci pokazuje, że nie podchodzisz profesjonalnie do swojej pracy. Macie handlowców, macie sprzedawców. Nie uczcie ich, kurwa, technik sprzedaży. Za chwilę będzie mental lingua franca o mentalności pieniędzy. Uczcie ich, ile właśnie stracili, kiedy klient źle się odezwał. Ile? To jest konkretna kasa. Ja wiem, ile kosztuje moje tak. Wiem, ile mnie kosztuje mój dzień pracy. Wyceń to. Nie myślę pozytywnie. Ile kosztuje cię zjebane życie? Ile kosztuje cię chujowe jedzenie? Żresz syf, stołujesz się gdzie się da. I teraz uwaga, ja jestem zwykłym człowiekiem, a więc jak mam ochotę, to jem tam, gdzie mam ochotę. Wczoraj jeden z klientów po prostu prawie myślałem, że spadnie ze schodu, bo zobaczył mnie w środku galerii, jak jem, kurwa, kotleta mielonego. Myśli sobie, no, kurwa, tacy ludzie nie jedzą mielonych. No otóż okazało się, że spierdalałem mielonego z frytkami. To już w ogóle. No ale wiecie, z warzywami go jadłem. Ziemniak, warzywo, tak? Poproszę mięso i warzywa. Żarty żartami. Musisz wiedzieć, ile cię to kosztuje. Kiedy masz zamęt, kiedy jesteś przepracowany, kiedy masz coś ważnego, wpadasz, nie. Taki event jak dzisiaj, no kurwa, nie będzie czasu pojechać na wykwintną obiad, czy może kolację tak, ale na obiad. A więc trzeba szybko coś zjeść. Niektórzy z was sobie przywieźli żarcie, zjedzą w samochodzie, inni zjedzą kanapkę, jeszcze inni pójdą na spacer, wypiją szejka. Go! Jest coś innego ważniejsze. Ale co by było, gdyby tak było codziennie? W ten sposób
Rośnie ci brzuch, garbią się plecy, codziennie pracujemy w takiej pozycji, ponieważ nie wiemy, co jest ważne. Zapisz to sobie, bo w tej chwili chcę z tobą mieć interakcję, więc nie będę pisał na tablicy, bo jakbym teraz pokazał, że jestem w stanie stąd wziąć pisak i zacząć pisać, to już w ogóle byłaby kurwica. Zapisz sobie. Na jak wiele rzeczy ma wpływ to, czy mówię tak, czy nie? Na co mówię nie? Ta pierwsza faza, ja mówię nie. Z reguły mówimy nie na zdrowy styl, tryb życia. Z reguły mówimy nie na wysypianie się, kłania się ABS, który był ostatnio, anti-burnout set. Pójdę, jutro pójdę wcześniej spać. W ten sposób deprawacja snu rośnie do tego poziomu, że człowiek ewidentnie jest na granicy. Mała podpowiedź, jeżeli stracisz nockę snu, niektórzy muszą to odzyskiwać od tygodnia do dwóch. Jedną nockę. Jeżeli przez cały tydzień nie dosypiasz, to są miesiące odzyskiwania energii. Ale my się przyzwyczajamy. To jest tak samo jak coś, co będę ci uczył, zaangażowanie. My się przyzwyczajamy do trybu oszczędzania energii. Tak, jesteśmy na stand-by całe życie. I potem ktoś... I nagle, zobacz, nagle ludzie, którzy mają sobie więcej energii, są naturalni, to my wyglądamy dla innych jak kurwa po prostu ludzie z innego świata. I o, jak to możliwe, że ktoś ma tyle takiego powera? No. Nauczył się. Odpowiedz sobie na pytanie. Minuta czasu. Przypomnij sobie, ile ostatnim razem i poszukaj największej wartości kosztowało cię nie. Twoje własne. Czyli powiedziałaś sobie nie. Tego nie, tego nie muszę, tego nie zrobię, nie teraz. Przypomnij sobie sytuację, w której ewidentnie zdecydowałeś lub zdecydowałaś na nie. I masz teraz dwie opcje. Jedno. Straciłeś pieniądze, drugie zyskałeś. Ja swojego czasu powiedziałem, że gdzieś tam z 20 lat temu, że spróbuję w życiu wszystkich narkotyków. I rzeczywiście spróbowałem takich rzeczy, które kurwa nawet się nie nazywają. Ale w pewnym momencie, jakieś z 8 lat temu, w dzień, w którym poznałem Kasię, wylądowałem na imprezie, gdzie przede mną wylądował worek koksu. Ktoś położył, kurwa, worek kokainy, ale to wór, kurwa, wartości samochodu. A ja nigdy nie próbowałem kokainy. I w tym momencie, jak popatrzyłem, mówię, wieczorem jestem umówiony z Kasią, jeszcze nie wiem, co z tego wyjdzie, poznałem wspaniałą kobietę, raczej niezobowiązująco, bo leczę się po pierwszym małżeństwie, po poprzednim związku, a więc nie chcę miłości, nie chcę żadnych szaleństw, raczej okres pasował mi, wiesz, przerywanych związków. Ale tak coś mnie tknęło, mówię, kurde, nie wiem, co to jest, kurwa, nie wiem, co to za syf. Mogę, nie muszę. Nie muszę. I teraz uwaga, nie chcę ci tutaj prać mózgu. Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi. Nie interesuje mnie, czy pijesz, ćpasz, narkotyzujesz się, czy uprawiasz seks. Rób, co chcesz. Kiedy będziemy mówili o nawykach i na przykład spytasz mi się, jak osiągnąć więcej w życiu, jako facet, i po analizie na coachingu wyjdzie, że poświęcasz pół godziny dziennie na walenie konia, tak z reguły młodzi mężczyźni poświęcają, to wtedy ci pokażę, jak ten nawyk 30 minut onanizacji przełożyć na biznes, na życie i tą energię seksualną przekierować w związek. Bo gwarantuję ci, że jak młody chłopak onanizuje się rano, to on się wieczorem nie przytuli do swojej kobiety. To on po południu nie pomyśli o tym, żeby jej SMS-a wysłać, że ją kocha. Bo jak młody facet będzie napalony od rana, to będzie chodził w kółko, patrzył. Jak będzie pilnował swoich oczu, to będzie myślał o swojej kobiecie. To wyśle SMS-a. To wracając po drodze kupi w Tesco kwiatka za 19,90, bo akurat są w promocji. Kupi jej książkę, weźmie ją do maka, ją weźmie na kawę, bo ją kocha i powie, chodźcie, napijmy się kawy, pogadajmy chwilę. Nie, wiesz doskonale, jak jesteś kobietą, że nie oczekujesz wyrafinowania. Oczekujesz tego, żeby facet o tobie myślał. A jak on rano walił konia, to on przestał na cały dzień myśleć, bo już jest wyładowany seksualnie. I w tym przypadku powiedzenie nie ma potężny koszt. Bo powiedzenie tak, 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 coś rozpędza. A więc zobacz, deal with no to nic innego jak event, na którym w pewnym sensie troszeczkę się cofamy, ponieważ ostatnio było, tak jak powiedziałem, szkolenie
antywypaleniowe, anti-burnout set. Już mieliśmy szkolenie Life Autopilot o podstawach nawyków. To jest VOD w sieci, możecie sobie obejrzeć. Też za śmieszne pieniądze. Ale zobaczyłem, że większość z Was ma problemy z nawykami i chociaż Wam pokażę schemat, jak powstaje nawyk, który hormon za co odpowiada, jak Wam dam tysiące wniosków, jak Wam zrobię super show, to Wy i tak nie potraficie wybrać dobrych nawyków, ani złych. Bo nie potraficie powiedzieć nie. Dzisiaj się nie napiję. Dzisiaj nie wychodzę z domu. Zobacz, rozwój osobisty. Wiesz, jak ciężko mi było nie wyjść z domu, kiedy moi znajomi dzwonili i mówili, słuchaj, jedziemy na dyskotekę. Pod Kalisz, do Ostrowa, do Protektora. Mamy 20 ekstazek. Ty, Michał, jesteś tak kurwa energooszczędny, że po jednej i po 5 Red Bullach tańczysz 16 godzin, a więc w ogóle bierzemy cię, stawiamy ci. A mało tego, zawsze byłem taki pozytywny, że jeszcze jak byłem naspeedowany, to wszystkich nakręcałem. Kurwa, tańczmy, bawmy się zajebiście. I w tym momencie powiedz nie, bo siedzisz i wykonujesz gówniane, mało podniecające ćwiczenia z lingwistyki. 10 lat temu siedziałem i zapisywałem zdania. Jak mówić sensownie, jak skondensować zdanie, żeby to zdanie ewidentnie poruszało ludzi. Dzisiaj jest kilkadziesiąt mentalnych frame'ów, które ludzie kupują. Wcześniej moim marzeniem było, przeczytałem książkę i w niej namierzyłem cytat. Mnie otworzył cytat, umysł musi być jak spadochron. Działa tylko wtedy, kiedy jest otwarty. Przeczytałem to, mówię, kurde, ale zajebiście, ale fajnie byłoby tak kiedyś umieć kondensować swoje myśli, żeby inni ludzie je powtarzali. Marzenie, które trzeba było przerobić. Tysiące godzin pisania zdań, poprawiania. A potem, kiedy już miałem masę takich super złotych, kurwa, myśli, to nagle jak to sprzedać, w cudzysłowie? Na całe szczęście odrobiłem drugą pracę domową, bo siedziałem dużo przy grafice i przy designie. 99% projektów tworzę sam. W 5 minut w Photoshopie. Ponieważ wcześniej się tego uczyłem. Bo znowu powiedziałem nie na imprezę. Ale znowu, nie demonizujmy, ja uwielbiam się bawić. I wierz mi, niektóre z tych zabaw są hardkorowe, ponieważ jak nie mam czasu na zabawę, już znajdę weekend, no to kurwa jedziemy. Poważnie. W tamtym roku po raz pierwszy spełniłem marzenie swojego życia i zrobiliśmy po Sylwestrze aftera takiego chyba 24 albo 36-godzinnego. Zajebiście. Po czym przez wiele miesięcy znowu nie ma imprezy. Jak się bawi, to się bawi tak zajebiście, kurwa, żeby to była najlepsza zabawa w życiu. A potem do roboty. Ktoś musi za to zapłacić, rachunki. No więc w którym momencie musisz powiedzieć nie? I popatrz, w pierwszym momencie większość zmyślała, że to będzie typowo szkolenie tylko sprzedażowe. Pokażmy jeszcze raz slajd. Deal with no. Poradź sobie z odrzuceniem. Poradź sobie z tym, że wszystko mówi nie. A nagle okazuje się, że to jest większa głębia. Gwarantuję ci, 2 dni spędzimy przy tym, szczęka ci opadnie. Na co ty nie mówisz nie? Kiedy nie odmawiasz?